Cześć, oglądacie drugi falkonowy raport w terenie. Będziemy Wam mówili, co działo się w sobotę na terenie targów lubelskich. Oraz jakie są plany na jutrzejsze nasze działania. Jestem Iwelios. A ja Pepcok. To co? Zaczynamy! Sobota wstała dla nas świtem, porankiem o godzinie 8. Zaczęliśmy się zbierać po to, żeby już na 10 być gotowi na program, który wtedy miał wystartować. Dokładnie, ja wybrałem się na konkurs wiedzy z muzyki z gier i oto udało mi się wygrać grubą walutę konwentową, falkonową, którą jeszcze nie wymieniłem na nagrody, aczkolwiek... Nie chwal się pieniędzmi. Jest tam kilka fajnych rzeczy, ale czekam, aż może coś ciekawszego dostawią. Więc od rana zaczęliśmy konkursem, korzystamy z programu, było fajnie, przyjemnie, bawimy się bardzo dobrze. A ja w tym czasie odwiedziłem stoiska wystawców, zobaczyłem, co tak naprawdę mają do zaoferowania, zrobiliśmy troszkę ujęć, także będziemy mieli dla Was całkiem sporo widoczków do relacji, do naszej kontroli. Będzie to na pewno jakaś forma taka troszkę, myślę, teledyskowa, także będzie się to przyjemnie oglądało. Stoiska mają całkiem fajną ofertę w tym roku. Faktycznie pojawiło się dużo fajnych rzeczy. Przede wszystkim figurki smoków. Figurki smoków, a także dopadliśmy takie ciekawe stoisko Stworki Potworki, tak. Gdzie poza tym, że będzie mały osobny materiał opowiadający o nim, bo naprawdę warto wspomnieć, mają świetne figurki wszystkiego. Po prostu są takie małe, takie, nie wiem, jakby je określić, takie anime style. Bardzo różne tak na dobrą ale sprawę. Ale z wszystkiego, z Halo, z Władcy Pierścieni, z Hobbita, z Gwiezdnych Wojen, no, z każdego uniwersum. Nawet były takie wielkie, krabogłowe potworki z Half-Life'a. Dokładnie tak. To jest chyba jeden z tych pierwszych przypadków, kiedy wreszcie w Polsce pojawia się sklep, który oferuje nam tego typu, tak na dobrą sprawę, ozdoby. Bardzo geekowe, bardzo związane z grami, filmami, serialami, wszelkimi takimi popkulturowymi dziełami. Które na co dzień były dostępne dotychczas wyłącznie za granicą, więc jeżeli chcieliśmy zdobyć jakąś fajną figurkę, na przykład taką półmetrową, czy nawet więcej, musieliśmy ją ściągać ze Stanów, teraz już to się przynosi do Polski, można kupić tutaj na Falconie na przykład. No i wbrew pozorom nie jest to jakoś super drogie, tak? Nie, no i myślę, że dla miłośników takich właśnie figurek, kolekcjonerów jest to cena odpowiednia. Jak widzicie, być może za nami, albo nie widzicie, tutaj cały czas się coś dzieje. W tym można momencie pokazać. Jesteśmy w Games Roomie i naprawdę brakuje wolnych stolików. To tylko pokazuje... cały dzień. Tak, dokładnie, przez cały dzień. Nie wiemy jeszcze dokładnie, ile jest osób, ale jest tego dużo, naprawdę dużo. Jest dużo, chociaż z drugiej strony trzeba powiedzieć, że tak na dobrą sprawę Falcon to przede wszystkim festiwal z prawdziwego zdarzenia, to znaczy mamy tu przede wszystkim atrakcje. Szczerze mówiąc, ja nie byłem na żadnym punkcie jeszcze programu, na żadnej prelekcji, bo ja jak przeglądałem tabelę programową, to osobiście nie znalazłem tam tak na dobrą sprawę nic dla siebie. Brakuje mi takiego naprawdę czystego fantazy, ale takiego fantazy albo na przykład silnego broku RPG, ale to jeszcze do tego będziemy przechodzić w pełnej kontroli. Ja nie będę narzekał, byliśmy chwilowo na przykład na pokazie gry teraz, Dragon Age, trójka, scena, gra na żywo i wszystkie miejsca zajęte, widać, że to tak, bardzo... Tak, to był pokaz gameplayu na żywo. Bardzo dużo osób przyciągnęło, więc widać, że też gry tutaj są bardzo mocną stroną na Falconie. Tak. To zastanawiam się, co jeszcze takiego dzisiaj widzieliśmy. Kostiumy się dzisiaj pojawiły, już za pierwsze osoby zaczynają chodzić w strojach poprzebierani, dzięki czemu wszystko zaś takie bardziej kolorowe. Chociaż szczerze mówiąc, wydaje mi się, że w tym roku troszkę mniej jest osób poprzebieranych. Dużo mniej, tak, dużo mniej. Zdecydowanie mniej tych ludzi jest, te stroje też nie są jakoś poziomem naprawdę na wysokość, jakoś... Znaczy, one nie powalają jakoś na kolana, to znaczy zdarzały się lepsze. Tak, ale moim zdaniem to się zmieni jutro, ponieważ jutro jest konkurs cosplay, gdzie wszystkie osoby, które przygotowały te własne kostiumy, chyba uderzą z taką największą mocą, żeby właśnie wystartować w tym konkursie i pokazać się z własnymi strojami. Tak, często ze strojami się nie pojawia wcześniej, nie? Jutro będziemy łapać najlepsze ujęcia właśnie tutaj osób w strojach. I także jutro będziemy wędrować pomiędzy uczestnikami, podpytywać ich troszkę, przepytywać, sondować, będziemy sprawdzać. Mamy kilka fajnych, ciekawych pomysłów, ale nie będziemy tego zdradzać. Na pewno zachęcamy do śledzenia naszego kanału na bieżąco, bo prawdopodobnie znajdzie się tam bardzo fajny i zabawny materiał. Tak, mamy przygotowane małe co nieco dla Was, ale to dopiero pewno po Falconie się pojawi. Na pewno. Tymczasem łapcie nas na Falconie, parę osób już mnie złapało i mówiło, że oglądacie nasze materiały, oglądacie nas na bieżąco. Miło nam, super. Bardzo nam miło. Fajnie, pozdrawiamy Was serdecznie i dziękujemy za to, że nas śledzicie. Śledźcie nas dalej, będziemy Was informować o tym, co się dzieje na Falconie, jeżeli Was tu nie ma z nami. To smutne, to przykre, ale dzięki nam możecie zobaczyć przynajmniej, jak to wyglądało nie? I czy żałujecie, czy też nie żałujecie. Ocena pozostaje dla Was. Także pamiętajcie, standardowa formułka. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie dalej. I widzimy się już jutro w kolejnym raporcie w terenie. Do zobaczenia. Cześć!